Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak Budować Minecraft na moim kanale. Dziś zajmiemy się takim oto zamkiem, a właściwie nie takim zamkiem, tylko zaczniemy pomału, zbudujemy pierw bramę do takiego zamku. Jeżeli chcecie dostać save'a z tym zamkiem, to oglądajcie uważnie, ponieważ na odcinku powiem, co należy zrobić, żeby uzyskać ode mnie save'a. To jest zwykły świat, nie płaski, z takim oto zamkiem zbudowanym przeze mnie na stream. W takim razie bez dłuższego przedłużania przejdźmy może do budowy naszej bramy. Brama wygląda w taki oto sposób. Jest to pierwszy element zamkowy, który trzeba by zbudować. W takim razie, jak widzicie, ogólnie jest mega fajna sprawa, bo słuchajcie, w te okna z tej perspektywy nie da się trafić, widzicie? Nie przeleci strzała, bo zatrzymie się ona na schodkach. Zatrzymie się ona na schodkach, natomiast z wewnątrz, jak tutaj stoicie i naparzacie do przeciwnika, o, w ten sposób, to strzała normalnie wylatuje, nie? Także jest taka przewaga, że przeciwnik nie ma opcji, żeby was trafił. Dlatego pokażę wam, jak zbudować taką oto bramę wejściową do zamku. Od razu uprzedzam, żeby nie przewijać tego odcinka, bo naprawdę możecie przegapić ważne momenty. Jeżeli ktoś mi napisze, że nie podałem wymiarów, albo że czegoś nie pokazałem, albo że za szybko pokazuję, znaczy, że za szybko pokazuję, to możecie pisać, bo czasami tak się zdarza. Ale jeżeli ktoś napisze, że nie podałem wymiarów czy coś, albo czegoś nie pokazałem, jak coś zbudować, to dostaje bana! Podobnie jak pod którymś odcinkiem, gdzie poleciało ponad 30, jak nie 40 osób z banem z mojego kanału. Tak, yeah! Tępimy po prostu głąbów. Ok, tu mamy wymiary tego wszystkiego. Wygląda to w następujący sposób. Ja wiem, że to wygląda skomplikowanie, ale już wam tłumaczę. Te dwa elementy, ten i ten, są identyczne, tak samo jak ten i ten. Dlatego naprawdę podam wam wymiary i ogarniecie to bez problemu. Ten kwadrat tutaj to jest 7 na 7, liczone w ten sposób. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obudowujemy go stone brickiem w ten sposób, z każdej strony. Z wyjątkiem tej, od tej wewnętrznej strony, tej lewej jakby. Jak patrzymy, to od tej lewej strony. Chyba że z prawej chcecie to budować, to wtedy z prawej. Tutaj obudowujemy tak, o, 2 stone bricki, 3 cobblestone i 2 stone bricki. Wydłużamy to, licząc odtąd, o, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następnie robimy przerwy, o, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znowu 7 i kolejna nasza wieża. W taki oto sposób się to prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o stone brick, to robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 kratek przerwy, raz, 2, 3, 4, 5. I znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kratek. Ho, cała filozofia. Ok, w takim razie, zaczynając budować, musimy zbudować to na wysokość 13. Właściwie ta wieża cała od tego miejsca do tego miejsca jest na wysokości 13 kratek. Dlatego również musimy tak zrobić. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na 12 kratce będzie podłoga i na 13 jest nasza wysokość. Czyli tu idzie po prostu coś takiego, ten nasz narożnik. Ten nasz narożnik kończy się na 13 kratce. Dobra, także wytłumaczyłem jak dla baranów i możemy przejść do budowy. Ja sobie to zrobię, początek tego, fill w ten sposób, ponieważ będzie szybciej i zaoszczędzimy nasz czas i mój i wasz, przez co nie będziecie musieli skipować Minecraft cobblestone ciabach. Elegancko. Teraz musimy wyciąć środek. To może zostać środek, czyli to. Ram, pam, pam, pam. Zjeżdżamy tutaj na sam dół. Sióro, to. O, aż za daleko. Tutaj drugie koordynaty. Air. I mamy zrobione. I już nasza zewnętrzna część wieży jest gotowa. Ok, w takim razie zajmiemy się spodem. Spód budujemy w ten sposób, że tu budujemy na 3, tu budujemy na 2 i tu budujemy na 3. Tu tak samo 3, 2. 3, 3, 2, 3, 3, max wysokość, dobrze, tu idzie oczywiście nasz narożnik i tu kolejna max wysokość w tą stronę. Nie martwcie się, to tak ma być,
to jest wszystko rozplanowane i tej. Tu robimy tak samo. I tu ponownie na 3. Tu natomiast stawiamy sobie schodki. Ok. I teraz zajmiemy się górą. Góra oczywiście na narożnikach ma mieć coś takiego. Wróć, nie znaczy, w ten sposób. 2 na tym i raz na tym. Nie, dobrze robiłem. Tako. Tako. Czyli jeden na tym, drugi na tym. Ale pomyliłem się ze względu na to, że tu nie dobudowałem tego. Podłogi, bo na 12 kratce ma być podłoga. I dopiero na 13 jest nasza wysokość. Oczywiście schody tam sobie zrobicie, jak tam chcecie. Tam. Albo podejrzycie z tamtej mapki, co wam wyślę. I tyle. No tu oczywiście co dwa budujemy w ten sposób. Naszą koronę. Tutaj 2 na tym, 1 na tym, raz, dwa, raz, dwa. No i tu oczywiście dostawiamy tylko w tym miejscu. Tu dostawiamy schody. Tu dostawiamy kobla, kobl schody. Tutaj natomiast robimy w przerwach coś takiego. Tak jak mówię, lepiej żebyście obejrzeli to w ten sposób, jak ja odpowiem, czyli pierw oglądacie normalnie, a później oglądacie w zwolnionym tempie, budując ze mną równocześnie, bo jeszcze musicie wypisać wymiary, także w momencie, gdy oglądacie to pierwszy raz, to radzę to po prostu obejrzeć uważnie, skupić się na tym, co ja mówię, a dopiero później budować. Teraz licząc od dołu robimy dwa przerwy i wykuwamy dziurę na 4 wysokości. Raz, dwa, trzy, cztery. I taką dziurę tu wykuwamy. I robimy coś takiego. Teraz robimy nasze okna. I tak z każdej strony poza tą stroną. Czyli lecimy na 4. Ja już to pozwolicie, że przyspieszę, bo dobrze wiecie, jak to zrobić. Ok, i skoro mamy już przygotowane coś takiego, to zostało nam dodać kamienne płotki na narożnikach. W taki oto sposób się to prezentuje. Tak wygląda skończona, gotowa pierwsza wieża. Ok, nie jest źle, timing mamy niezły, tam poniżej 8 minut na pierwszą wieżę. To teraz wam powiem jeszcze tak, że kto napisze, ile dokładnie materiałów poszło na zbudowanie tej bramy jako pierwszy, dostanie ode mnie serduszko i prawdopodobnie przypnę jego komentarz na samą górę. Widzicie, wygląda to dosłownie identycznie, także pozwólcie, że drugą wieżę, dokładnie do tego samego momentu, zrobię już tutaj, poza odcinkiem po prostu zrobię cięcie i powstanie druga wieża i zajmiemy się środkiem, ok? Także robimy cięcie i lecimy dalej. Ok, mamy już tutaj to zrobione, to teraz wam powiem, jak możecie uzyskać save'a z zamkiem. Jeżeli chcecie dostać tego save'a z zamkiem, to musicie po pierwsze zostawić łapkę, po drugie być moim widzem, po trzecie skomentować, po czwarte wejść w opis, tam pod, chyba w trzecim linku będzie link do donate'ów. Musicie wejść i wysłać donate'a za 2 zł z napisem zamek, spacja i wasz e-mail, ponieważ na wasz e-mail będę wysyłał te save'y z zamkiem. Tak jak widzieliście, jest to na normalnym save'ie. A dlaczego jest to płatne? Ponieważ budowałem ten zamek przez 4 godziny i myślę, że 2 złote, czyli z tego ja będę miał złotówkę, bo złotówkę pobierze operator, to i tak jest tanio za taki zameczek na własność. Także no, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy dostaniecie tą mapkę, to od razu wam mówię, że dostaniecie ją, jeżeli wyślecie od razu w poniedziałek, to w poniedziałek między 22 a północą będę rozsyłał te zamki i będę wysyłał je 3 razy w tygodniu. To będzie poniedziałek, środa, piątek.
w tych samych godzinach, czyli między 22 a 24. I będę to wysyłał do końca lipca. Czyli śpieszcie się, bo do końca lipca będzie tylko możliwość nabycia tego save'u z zamkiem. A my tymczasem budujemy dalej. Czyli robimy to na 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tu robimy znowu łączenie. I tu znowu na 6. O, i gitara. Tu robimy w ten sposób. I tutaj wsporniki. I to jest zarys naszej bramy. Natomiast tutaj budujemy na 2 normalnie, tak jak reszta. I tutaj po prostu dostawiamy to. To coś to znaczy, kurde, schodki stone brickowe. Taki oto sposób się to prezentuje. Oczywiście wnętrze budujemy w podobny sposób. Dulok i gitarso. Mamy coś takiego. To jest jakby nasza część główna. Tego. Tu budujemy tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Sześć, sześć. Tutaj w ten sposób. Ciach, ciach. Jeżeli uważnie oglądacie ten odcinek i później i zrobicie to tak jak mówię, czyli pierw obejrzycie wypisując wymiary, a później dopiero zaczniecie budować, to nie ma wała, że się pomylicie. Po prostu to jest niemożliwe. Chyba że po prostu macie IQ na poziomie IQ chomika, nie? No bo inaczej to jest po prostu nierealne, żeby się pomylić. No już prościej tego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. Bym musiał, nie wiem, mieć IQ chomika, żeby to prościej wytłumaczyć. Także no, jeżeli po prostu nie ogarniacie, to nie ogarniecie, to nawet nie próbujcie, nie? Okej. Okay. I zróbmy sobie teraz tu tą część. W taki oto sposób, okej. Okay. I od razu może wstawmy sobie płotki. Płotki wstawmy sobie tutaj oczywiście w tą środkową wnękę. Specjalnie przygotowaną, wysokość odpowiednia. Myślę, że trzy kratki to w sam raz. Do samej góry oczywiście. Ciabach. W ten sposób tutaj wstawiamy sobie nasze płoteczki, które mają imitować bramę. Pasuje? No jak w mordę szczeli, jak 2 i 2 to 5 ty. Cinciuniu. No i tu już sobie możemy oczywiście to zrobić. To do mnie, zapomniałem wyłączyć tego face'a, sorry mordy, że zapomniałem wyłączyć face'a, ale to nieprofesjonalne, Boże Patryk, wstydź się. Jezu, kto do mnie pisze? Jeszcze pomyliłem przez tą osobę komendę. Minecraft, cobblestone. Zapomniałem trzeciego wymiaru. Trzeci wymiar 3W, ej. Szczaj to, ziomeczku. Już schodzi. Raperzy tak mówią, nie? Ja nigdy nie wiem, o co chodzi. Dobra, jest gitara. Pasuje i teraz oczywiście musimy podmieniać sobie całą resztę. Komendą jest szybciej niż budować to normalnie, więc po prostu będziemy stosowali komendę w tym wypadku. Musicie mnie zrozumieć, ja też chcę, żeby ten odcinek trwał jak najkrócej, żeby wam się po prostu jak najszybciej to budowało, okej? Okay? Więc wiecie, o co chodzi, bo ja nie wiem, o co chodzi, nigdy nie wiem, o co chodzi, jak raperzy tak mówią i mówię to już drugi raz. Ale no, taka sytuacja. Jeżeli ktoś nie wie, jak działa ta komenda, to przy okazji wytłumaczę dla tych, co jeszcze tego nie ogarnęli. Po prostu podajemy koordynaty, tak jak ja teraz, patrzymy się na jakiś blok, wpisujemy fill, klikamy tab, podaje się nasze koordynaty, czyli x, y, z pierwszego wymiaru. Teraz pokazujemy na drugi blok, dokąd chcemy i robimy tak samo tab, spacja, Minecraft, dwukropek, nazwa bloku. Ta-da! Od sekret tajemniczej jedy
został zdradzony. I dałem dupy, bo tu jeszcze na jeden blok powinno iść. Dobra, to już to sobie zrobię ręcznie. No już jeden blok, no Patryk, no weź no. No już jeden blok możesz sobie zrobić ręcznie, tak? No. I tu oczywiście kładziemy sobie naszą podłogę. W taki oto sposób. To już zrobię ręcznie, żeby nie było, że Patryk ciągle... Jak to się stało? Gdzie ja to postawiłem? Coś mi się na głowę musiało spaść. Coś mi się na głowę musiało spaść. Okej, i tu robimy w ten sam sposób, czyli co drugi blok. Jeżeli zrobiliście to poprawnie, to powinno wyjść wam równo. A ja już wiem dlaczego, bo ja tu zrobiłem za nisko. A widzisz. Tak to jest. Przy was zrobiłem dobrze, a jak robiłem sam, to dałem dupy jednym całym. I z drugiej strony robimy w ten sam sposób, czyli coś takiego. Jeżeli mówię, jeżeli wszystko jest dobrze, jeżeli wymierzyliście to dobrze, to nie ma kurde wała, żeby to nie wyszło. Rozumiecie? Nie ma takiego numeru. I robi się ciemno, już zgasły wszystkie światła. Okej. Także zróbmy sobie dzień. Zrobiliśmy sobie dzień i jeszcze podlecę sobie tu, sprawdzę, czy to jest tak samo wszystko, yo. A widzisz, tu się pozbyłem tych bloków. Dobra, ale to nieważne, bo z tymi blokami to wygląda bardziej zamkowo. A no pewnie, że wygląda o wiele lepiej, no proszę was. Dobrze, że tak zastosowałem to. Tu stawiamy oczywiście wszędzie tak samo, to samo. Tak to leciało, ziomeczku, albo ziomeczko, jak wolisz. Nie wiem, czy jest to, teraz ogląda mnie dziewczyna, czy facet. Także ziomeczku lub ziomeczko, się nie denerwuj, to się wyklepy. I mamy skończone. Widzicie, jest to banalnie proste. Zajęło mi to 22 minuty. Na odcinku pewnie jest to 16 minut, także żeby się nie rozgadywać, wnętrze tamtego zamku, to już mamy skończone. Przejdźmy sobie jeszcze raz tutaj. Jeżeli chcecie dostać ten zamek, to tak jak mówiłem wcześniej, znajdźcie sobie kiedy, jeżeli przewijaliście lamusy. Ci, co przewijali, to są lamusami, żeby nie było, że obrażam wszystkich widzów, to obrażam tylko tych, co przewijali. Jeżeli chcecie dostać ten safe, to musicie sobie znaleźć tam, co mówiłem. Schody macie tutaj pokazane, jak zrobić. Także ci, co se kupią, to będą wiedzieli, a ci, co nie, to se mogą błagać Kacpra, żeby pokazał, jak udekorować ten zamek. I jak zrobić schody w tamtych tych, w tamtej bramie. No, także jeszcze pokażę wam, jak wygląda ten zamek i w międzyczasie będę się z wami żegnał. Także mordeczki, nie zapomnijcie skomentować. Jeżeli chcecie to uzyskać ten dostęp do tego save'a, tak jak mówiłem, będę wysyłał w poniedziałki, w środy i w piątki między godziną 22 a 24. Jeżeli chcecie dostać taki zamek, to wiecie, co macie zrobić już z mojej strony to wszystko. Wpadajcie na gruchy, bo tam Kasper pokaże, jak zbudować wnętrze tego zamku najpewniej. Trochę mu to zajmie, więc pewnie tak myślę, że do końca tygodnia się uwinie chłopak. Z mojej strony to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie, powiadamianie, udostępniajcie ten film. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, co chcecie jeszcze, żebym zbudował, jeśli chodzi o zamki i tak dalej. Z mojej strony to wszystko. Siema na Rapeus i ja. Cześć!